Woloń! Woloń! Tam jest słońce, zobaczysz. Tylko chwileczkę. Idę po bilety, tylko chwileczkę. Byli po panią. Przyjdą jutro rano o 7:00. Jedzenie pod drzwiami. Jeszcze jest, to dobrze.
sobie chodzę. Trumna będzie jutro. Biała. Biały atlas. Chodzę, chodzę. Ten zajączek nie żyje już bardzo długo. Mozer nie wziąłby czegoś takiego. Powiedzieć, że rodzice jej zmarli, że była sama, że mieszkała u ciotek, który ją traktował jak... Znęcały się nad nią, biły ją, wydzielały jedzenie, pędziły do roboty, a nawet zmuszały do... A ona w tym wszystkim uczyła się. Zdała jakiś egzamin. Tej ołóweczki, te zeszyciki. Wszystko tak... No. Taka rzecz. Ze 6 rubli warta. Tylko może ryzę zdjąć, co? A obraz pani po prostu zabierze. No bo sam obraz to jakoś... A co to jest zakazane? Nie, nie chodzi o to, że zakazane. No to proszę zdjąć. Wie pani, nie będę zdejmował. Tylko postawię w ołtarzyku, razem z innymi. Panie, niech weźmie 10 rubli. Dziesięciu pani nie chce? Obraz jest tyle wart. Nie trzeba nikim gardzić.
Ja sam kiedyś byłem w podobnych opresjach. Może nawet gorszych. A teraz mści się pan na ludziach, tak? Widzi pani, jam częścią części, która ongi była. Jam częścią tej ciemności, co światło zrodziła. Niech się pani nie trudzi. W ten sposób Mefistofeles przedstawia się Faustowi. Czytała pani? Trzeba przeczytać. I proszę mnie nie podejrzewać o brak smaku. Ja się nie kreuję na Mefistofelesa, żeby sobie ubarwić to, co tutaj robię. Lichwiarz zostanie lichwiarzem. Po ślubie będzie miała cukiereczków, ile zechce. A cukiereczka jeszcze. Nie odmówię. Spojrzysz tylko, a ślinka aż cichnie. A ta, czego taka smutna? Spokojniutka taka. Wyrosła, jedzie. Dlatego taka cichutka. Wierzę. Proszę otworzyć słodkiego buziaczka. Nie pożałujemy. Zdrowia. Ja nie jestem człowiekiem szczególnie uzdolnionym i szczególnie mądrym. Nie całkiem dobrym. Ale też
Za to posiadam to i owo. Znaczy, nieźle mnie wychowali. Mam jakie takie maniery, no i szczerze mówiąc, jestem niebrzydzki. Pani się pewnie dziwi, że ja tak tutaj w tej bramie, ale jestem człowiekiem szczerym i mam propozycję. Ja sobie zdaję sprawę, że ja tutaj przychodzę trochę z wyższego świata. Przecież jestem demisjonowanym oficerem, rodowitym szlachcicem, człowiekiem niezależnym. No więc może to panią peszy. Ciekawe, kto był wtedy gorszy? Ja czy kupiec? Kupiec. Czy lichwiarz, co cytuje go tego? Kupiec szybciej po pijanemu zatłucze na śmierć. Tak sobie wtedy pomyślałem. Ja nic nie rozumiałem. Patrzyłem na ciebie jak na moją. Oczywiście nie ma w tym żadnej jałmużny. Bo to niby ja mam być wdzięczny, nie pani? No to... Także będzie, co? To jak będzie, łaskawa pani? Proszę zaczekać, zastanawiam się. Patrzyłem na ciebie jak na swoją. Milutkie takie uczucie posiadać. Co to, grzech jakiś? Grzech? Przyznać się do czegoś takiego? Dziewięć, dziesięć,
To mamy 100. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 150. Ja mam swoje zasady. Przede wszystkim surowo. Głodu nie zazna, ale strojów, teatrów, balów nie będzie. No ona jest jeszcze taka młodziutka. Nie ma nawet wyprawy. No. Ślub à l'anglaise. Chcesz, możesz przyjść do nas na służbę. Dziękuję. Ja nie rozumiałem. Są dwa pokoje. Duży. I salon też duży. Nasz wspólny. Jednocześnie sypialnia. Meble dosyć nędzne, ale w przyszłości zobaczymy.
Szafa. W środku książki. Można usiąść w każdej chwili, poczytać. Stolik. Kufer. Klucze będę miał ja. Krzesła. Łóżko. Komfort. Znaczy, ja żyję dosyć oszczędnie, ale nie ubogo. A jeżeli chodzi o niektóre sprawy, można powiedzieć luksusowo. Na przykład bielizna. Czyściutko. Na nasze utrzymanie, na siebie, na ukierię, na ciebie przeznaczam rubla dziennie, nie więcej. Muszę mieć 30 tysięcy. Inaczej pieniędzy się nie uskłada. Wiadoma rzecz. Dobrze. Podwyższam fundusz o 30 kopiejek. Nie trzeba. Ja przed ślubem powiedziałem, że teatru nie będzie. A teraz zdecydowałem, że będzie. Raz na miesiąc. I to przyzwoicie, fotele.
Teatru. Oczywiście, że chodziłem do prawdziwego teatru. Widziałem śpiewające ptaki i pogoń za szczęściem. Muzykę też lubię. Nie miałam nic złego na myśli. Ja was znam. Niech tylko coś będzie nie tak. Zaraz pogarda. Piękne słówka. Ideały. Tanie porywy, to wszystko jest bardzo łatwe. Nawet życie można oddać, bo to przecież tylko krew wrze w żyłach. Z nadmiaru sił. Ale spróbujcie udźwignąć czyn. Taki czyn. Trudny. Cichy, skromny. Taki, w którym ty, człowiek szlachetny, wzniosły, wychodzisz na szubrawca. A jesteś najuczciwszym człowiekiem na ziemi. Taki czyn spróbujcie udźwignąć. I pan taki czyn popełnił. Całe życie dźwigałem taki czyn. Ja mam kasę zastawną. Mam kasę zastawną. I nie wstydzę się tego, bo mam także swój cel. Żeby sądzić człowieka, trzeba go najpierw poznać. Ja młodzież znam, ale mnie nikt nie zna. Nie do końca. Ale nikt pana nie sądzi.
czego ja pragnę. Żeby ich wszystkich szlak trafił. Gotów jestem w jednej chwili cały świat sprzedać za jedną kopiejkę. Jeżeli mnie zapytasz, czy ten świat ma ginąć, czy też ja mam po prostu pić sobie herbatę, to ci odpowiem, niech ginie ten zasrany świat, bylem ja sobie pił herbatę. Nie wolno tak myśleć. Raz! Ta kobieta ubóstwia nawet występki ukochanego mężczyzny. On sam nie znajdzie dla siebie takiego usprawiedliwienia, jakie ona mu znajdzie. Wszystko wybaczy. Dlategośmy wszyscy nic nie walczy. Istoto, ty jesteś winna. Ty byłaś tyranem.
gwarnantka przyjmie miejsce. Najchętniej u starszego wdowca. O, zgodzi się na wszystko. Możliwe korepetycje i do towarzystwa. O. Służyliśmy w jednym pułku. No, nikt go specjalnie nie lubił. Zwłaszcza po tej historii z pojedynkiem. Od początku wiedziałem, że to jest nieudane małżeństwo. Nie kłócili się, ale ona czuła do niego od razu, milczała, zaczęła się buntować. Nie rozumiem, jak kobieta, zwłaszcza 17-letnia, może nie podporządkować się mężczyźnie. Kobiety nie mają oryginalności. To jest dla mnie pewnik. Nawet teraz po tym, co się stało. No co miała? Młodość. Ideały. A z drugiej strony kasa zapomogowa, znaczy pożyczkowa. I tyle. Nie było na co czekać. Łatwo ci wszystko spadło z nieba. Panie gesty są bardzo piękne, tylko nic nie warte. Zmieniłaś moją decyzję? Co? Pytam, czy zmieniłaś moją decyzję? Ta kobieta była tu już kilka razy. Nie. Ładnie się urządziłeś. Pan chciał coś zastawić? Nie, przyszedłem do starego przyjaciela. Ożeniłeś się. Nie rozumiem. Won. Szkoda. Myślałem, że pogawędzimy o naszych dawnych, bohaterskich czasach. Myślałem, że ja mam w domu przyjaciela. Teraz widzę, że nie.
No, to ustalamy. Pieniądze mam ja! Ja chyba mam prawo patrzeć na świat swoimi oczami. Tak? Nie wiem, a może się mylę. Nawet nie masz gdzie pójść. Odbieram ci prawo udziału w moich zajęciach. Nie masz prawa! To są chyda, człowieku, trochę odwagi. Bądźże dumny. Przecież ja chciałem tylko troszkę szacunku. Żeby mnie pojęła, żeby mnie zrozumiała. Żeby padła plackiem. Za moje cierpienia. Co ja takiego chciałem? Uciułać te 30 tysięcy rubli. Kupić jakiś dom w górach, na Krymie. Z dala od tego wszystkiego. Bez żadnej złości. Mieć ogród. Ukochaną kobietę. Jakąś ideę. Dzieci, jeśli Pan Bóg pozwoli. Nawet pomagać tym okolicznym chłopom. Wszyscyśmy przeklęci. Całe życie przeklęte. Jaka była umowa? Nie ma prawa wychodzić z domu. Beze mnie nigdy. Taka była umowa przed ślubem? Taka czy nie? U nas jej nie ma. To gdzie jest? Trzeci wieczór z rzędu, gdzie jest? No zerwał pan z nami stosunki, a teraz pan oczekuje pomocy. Tu chodzi o pańskiego byłego kolegę. Porucznika Jefimowa. Jest z nią teraz umówione na spotkanie. Chcę przy tym być. To prawda, że wyrzucono cię z pułku za tchórzostwo? Słyszałam, że bałeś się pojedynkować. A więc to nieprawda, że wyrzucono cię jako tchórza? Thank you.
coś pomyliłem. Coś było nie tak. Surowy. Dumny, milczący. Mówiłem milcząc. Całe przeklęte życie przegadałem milcząc. Tak. Obwołano mnie tchórzem. Zmuszano, żebym rzucił wyzwanie, chociaż nie czułem się obrażony. Przeciwstawienie się tej idiotycznej tyranii wymagało o wiele więcej odwagi niż jakiś pojedynek. A czy to prawda, że potem się rozpiłeś, że brałeś na ulicy, wyciągałeś rączkę, nocowałeś pod bilardami? Nie tylko pod bilardami. Ale to już minęło. No tak. Teraz jesteś kimś. Finansistą. Ale przed ślubem mi o tym wszystkim nie wspominałeś. Taki raczej poważny. Rzadko żartuje. Guziki miał zawsze wyszorowane, na glanc. Próbował z szablą, z pistoletami, ale nie trafiał. A ja trafiałem.
Dlaczego pani do mnie przychodzi? Czasami człowieka coś tak ciągnie w przepaść. O! Proszę. Może pan zabrać swoją małżonkę? Przez szacunek dla niej jestem do pana dyspozycji. Jeżeli pan się odważy.
kupisz żelazne łóżko. Postawisz w salonie, zasłonisz parawanem. Zapalić świecę. Może okno otworzę. A co? Czuć coś? Nie. Szósta. Zaraz przyjdą po panią. Chciałam się pożegnać. Zamęczyłem ją.
tylko ją zabiorą, odejdę. Pewna poprawa. Warto by gdzieś wyjechać nad morze. Do takiego Boulogne. A jeżeli się nie da, to po prostu na letnisko. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Powiedział, że trzeba tylko pojechać nad morze, do takiego Boulogne. A jak się nie da, to po prostu na letnisko. Będzie dobrze. Będzie dobrze. To było niepojęte. Jakby obumierała wewnętrznie, bez żadnego racjonalnego powodu. Ja nie potrafiłem nic zrobić. Chory musi chcieć wyzdrowieć, a ja u niej nie zauważałem tej woli. W tym domu wyczuwało się jakieś napięcie, walkę. Może stąd jej ucieczka. Myślę, że ta tragiczna decyzja zapadła już wtedy. Już wtedy była właściwie martwa. Ona śpiewa? Pierwszy raz tak śpiewa? Nie. Często. Jak pana nie ma. Jak mnie nie ma?
Porozmawiajmy. Porozmawiajmy. Powiedz coś. Powiedz. Ja wiem. Ja wiem, że się kocham. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Ja cię nie chcę. Ja nic nie chcę. Nic. Nic. Pozwól mi tylko patrzeć na siebie. Nic nie chcę. Pozwól patrzeć. Pozwól mi tylko patrzeć. Nic nie chcę. Nic nie chcę. Nie tylko patrzeć. Całe życie się będę modlił do siebie. Nic nie chcę. Nic. Nic. Tylko patrzeć. Nic. Cicho. 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 Cicho, Grażynko. Cicho. Jestem przy tobie. Cicho. Ja myślałam, że mnie już zostawisz. Przemyślałem. Sprzedamy kasę Mozerowi. Nic nie mów. Albo nie. Rozdamy wszystko biednym. Wszystko. Zostawimy sobie oczywiście 3000. Nie trzeba, naprawdę. Pojedziemy do Francji. Do Boulogne. Tam jest słońce. Zobaczysz. Myślałaś, że ja cię tak zostawię, że ty sobie, ja sobie i tak oboje aż do 60 lat. Nie, nie, ja wiem, kto jest. Przychodzi nagle mąż i żąda miłości. Nie, nie, nie. Wszystko powoli. Stoisz wyżej ode mnie. Pod każdym względem. Wtedy w pułku ja zdłużyłem. Bałem się, że to wszystko wyjdzie jakoś tak głupio. No bo jak to tak?
Tak, ale ja... I co? Pojedynek. Bałem się śmieszności. Potem nie chciałem się do tego przyznać. Drczyłem. Siebie. Wszystkich. Ciebie dręczyłem. Ożeniłem się z tobą, żeby cię tym dręczysz. Przebacz. Przebacz. Słońce, zobaczysz. Chwileczkę, idę po bilety, tylko chwileczkę. Zaczekaj, zaczekaj. Nie było go jakieś 20 minut. A w jej pokoju było tak cicho. Tak cicho. Dobrze, żeście się pogodzili.
tym barbarzyński przypadek. Nic sobie nie uszkodziła. Nie złamała. Kapka krwi. Tyle co na łyżeczce. Przestraszyłaś się mojej miłości. Nawet nie wiesz, jakim rajem bym cię otoczył. Raj miałem w duszy. Zasadziłbym go wokół ciebie. Choćbyś mnie nawet nie kochała. Zgodziłbym się na wszystko. Na co mi teraz wasze normy? Wasze prawa, życie, ta wasza wiara? Niech mnie sądzi wasz sędzia. To mu powiem, że nie uznaję niczego. Odcinam się od waszych praw. Ludzie są sami na ziemi. Wkoło wszystko martwe. Wszędzie trupy. Sami tylko ludzie. Wokół nich milczenie. To jest ziemia. Ludzie, kochajcie się. Powiedział. Czyje to przykazanie?